jesteśmy jako kulturalny rozkład jazdy. Dorwaliśmy, mówiąc w cudzysłowie, grabarza w jego fantastycznej przez chwilę fajnym miejscu, fajnej garderobie. Mogliśmy sobie tutaj porozmawiać. To jest kolejny kulturalny rozkład jazdy. Moim gościem jest Krzysztof Grabowski. Dzień dobry. Grabarz. Jak się mówi Krzysztof Grabowski, to mało kto kojarzy, ale jak się mówi grabarz, to wyskakuje ponad 30 lat twórczości. Wyskakuje hasło poeta, wyskakuje hasło dziennikarz. I splata pan ze dwa zespoły, strachy na lachy i piżamę porno. Po małej przerwie możemy się w końcu znowu zobaczyć z piżamą. Jest mi niezmiernie miło, bo zespół piżama porno towarzyszy mi od czasów gimnazjalnych, od wielu lat, jeżeli się tam słucham do dzisiaj. Witamy na Kujawach. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, proszę mi powiedzieć tak na sam początek, jak to jest wrócić do grania, do piżamy? Widziałem, że też tam były wpisy różnych gości, różnych fanów, którzy nie mogli przez chwilę wybaczyć tej przerwy, widziałem wolno. Jak to jest wrócić do Marii? No to tak. Podejmuje się decyzję, że się wraca i jest się nawrócony. Odczuwacie jakiś dyskomfort z tego powodu, że was nie było, a jesteście? Czy to trochę się zmieniło też to, jak wchodzicie na scenę, gdzie tak no, odbyliście okresy, jak widziałem to też na chwilę na koncertę? Powiem ci, że my gramy z powrotem nieprzerwanie od 8 lat, więc przykro mi bardzo, nie pamiętam tamtych czasów, jakby jeszcze miło się schodzić na nowo, zeszliśmy się. Trzy próby i już byliśmy u siebie w domu. No to nie jest taka rzecz, którą się zapomina. Piżama porno to nie tylko grabasz, to oczywiście cała plejada artystów i muzyków, którzy na co dzień oczywiście mają przyjemność tworzyć ten zespół, ale też jest taki twór, który nazywa się Strachy na Lachy. Ja przyznam, że jeszcze żaden twór, tylko normalny zespół. No tak. Ja przyznam się szczerze, że miałem na samym początku. To mi się od razu znowu tworzyło. A, czymś negatywnym, no jasne. Okay. Przyznam się, że nie byłem fanem nigdy piosenki Dzień dobry, kocham cię. No to odwrotnie niż ja. Czyli tutaj mamy odwrotność, a proszę mi tylko jeszcze powiedzieć, bo tak z ciekawości czystej. Czy jest tak, jak też gdzieś będę się posiłkował komentarzami osób, którzy gdzieś pisali o tym, gdzie przeczytali właśnie tekst piosenki, ale usłyszeli pierwszy raz Dzień dobry, kocham cię i powiedzieli, że nigdy więcej nie przyjdę na diabela. Można ich pozdrowić również. Ale po co? Stara się pan je komfortować. Świat jest piękny dlatego, że każdy ma prawo do dobrego. Ktoś nie chce, nie musi, to nie przychodzi. Fajnie. Ja się interesuję tymi, którzy chcą, przychodzą i są. Także to też jest mój wybór. Ciągłe wybory, nie tylko ze względu na to, jak ktoś jest fanem jakiegoś zespołu, ale też jesteśmy na Włośpie. Bardzo fajna akcja, którą można wspierać od 31 lat na terenie całego kraju. Czy z tego tytułu też były jakieś nieprzyjemności, czy raczej było... Dlaczego ty cały czas mówisz, że jakieś nieprzyjemności? Stary, ja myślałem, że przyjdziemy, sobie pogadamy jak na fajnych rzeczach. Jest fajna impreza. Wiesz, 100 lat nie graliśmy we Włocławku, a ty cały czas masz jakieś kurde takie niestrawności. Przynosisz na tacy. No wiesz, dla mnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest mega akcją, super. Wiesz, uważam się za część tej wielkiej rodziny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i kiedy tylko mogę, to staram się Jurasowi pomagać, grać i sprawiać ludziom przyjemność, bo po to to robimy, no na Boga. Nie robimy po to, żeby się, wiesz, nurzać w jakichś fekaliach, czy kwasach, niestrawnościach, bo wiesz, no, to fajna akcja, prosta akcja. Ludzie przekazują, wiesz, swoje ciężko zarobione pieniądze na jakiś dobroczynny cel. Wiesz, a w tym roku są zbierane pieniądze na walkę z sepsą. To straszliwa choroba, miałem okazję się o tym przekonać. I nigdy nikomu bym nie życzył, żeby przez coś takiego jak sepsę przechodził także. Ale to jest choroba, która się zdarza, z którą trzeba walczyć. I uważam, że wreszcie znalazł się finał, w którym będziemy zbierali pieniądze na walkę z tą straszną chorobą. Z tym strasznym stanem w zasadzie. Bo to jest choroba, wiele chorób naraz się składa na serce.
Jesteśmy wdzięczni Jurkowi Owsiakowi za to, co robi. Rzeczywiście jest coś fenomenalnego od, tak jak wspomniałem, 31 lat. I Pijama Porno też zdążyła przyjechać do nas do Wocławka właśnie z tego powodu. I bardzo się cieszymy też, że możemy przywitać to po Jurla. Tak jest powrót do Wocławka? Nie liczyłem. Ja pamiętam, to były czasy jeszcze początki lat 2000, no to wtedy faktycznie można było spotkać też najczęściej w obnowie państwa w Toruniu. Także też mamy tutaj takie lokalne, dosyć mocno środowisko pijamowe, które mam nadzieję, że będzie dosyć liczne, widoczne na dzisiaj, na naszym koncercie. No dobrze, to na sam koniec. Czego życzyć w Pijamie Porno na kolejne lata działalności, oprócz zdrowia? To tylko zdrowie. Tylko zrobię resztę, zresztą sobie poradzimy. Tak jak zawsze do tej pory nam się udawało, więc uda nam się, o ile zdrowie będzie, więc zdrowie nam życzcie. I my tam też również zdrowie życzymy. Wszystkiego dobrego. Życzymy zdrowia. Krzysztof Grabowski był gościem kulturalnego rozkładu jazdy. Musimy niestety opuścić garderobę, ponieważ musi się przygotować do koncertu. Muszę ściągnąć spodnie. Musimy ściągnąć te spodnie. A do tego widok prowadzącego jest zbędny, a także naszej realizatorki, którą serdecznie pozdrawiamy. A wy śledźcie kulturalny rozkład jazdy, bo kolejne odcinki niebawem przed nami.